witam Was bardzo serdecznie i tak patrzę, ale jestem tutaj prześwietlona. Mam lampę i mam odpalony komputer, dlatego mogę się wydawać taka, że tak powiem, jaśniutka. Dzisiaj tak, dzisiaj zapraszam na debiut na moim kanale, zapraszam na film z cyklu Quiz! Tak! Słuchajcie, jakiś czas temu bardzo duża liczba moich widzów prosiła mnie, żebym nagrywała filmy z cyklu Zdrabki, z cyklu Quiz. Ja podchodziłam jakoś do tego tak dość sceptycznie i twierdziłam, że kurczę, nie, chyba ja się do tego nie nadaję, chyba jestem za stara. Nie wiem, czy coś takiego pasowałoby na moim kanale. Natomiast któregoś wieczoru siedzieliśmy sobie z Krzysztofem i po prostu przeglądaliśmy internet i wpadł nam w ręce pewien quiz. Rozwiązywaliśmy go, uśmiechaliśmy się, śmiechu była co niemiara i stwierdziłam, że słuchajcie, jak byłam młodsza, to bardzo lubiłam różnego rodzaju gry, różnego rodzaju quizy. Także słuchajcie, wy, widzowie moi kochani, jesteście zróżnicowani i ja po prostu tutaj chciałabym zaspokoić każdego, także stwierdziłam, że jeżeli tylko takie filmiki będą się Wam podobać, to quizy na moim kanale będą pojawiały się regularnie. Także dzisiaj mam dla Was pierwszy quiz, mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i oczywiście dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, co o tym myślicie, czy chcecie, żeby quizy na kanale pojawiały się regularnie, bo jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Okej, jeżeli nie interesuje Was ten filmik, to po prostu wyłączcie i czekajcie na kolejny film. Dobra, zaczynamy. Dzisiaj quiz pod tytułem Do jakiej gwiazdy jesteś podobna? Psychotest. Naprawdę powiem Wam szczerze, że jestem bardzo podekscytowana. Zobaczymy, jaką gwiazdą Bugi Miłka będzie, co mi tutaj ciekawego wyjdzie, także zaczynamy. Jest 10 pytań, pytanie numer 1. Czy ktoś porównał Cię kiedykolwiek do sławnej osoby? Tak, wielokrotnie, nie przypominam sobie, tylko do postaci z kreskówki, nigdy. Bardzo dużo osób mówi mi, że mam podobny głos do Małgorzaty Kożuchowskiej, ale żeby ktoś mnie tam porównał do jakiejś sławnej osoby, to raczej nie, także nie przypominam sobie. Jedziemy dalej, kolejne pytanie, pytanie numer 2. Jaki jest Twój styl ubierania się? Dziewczęcy, sportowy, seksowny, raz luźny, raz elegancki, inny. I tak, na pewno nie sportowy, chociaż ostatnio była taka sytuacja, że wracałam z ćwiczeń i po prostu byłam ubrana na sportowo i tak dziwnie się czułam w adidasach, w leginsach i w koszulce sportowej. Także na pewno nie sportowy, nie, nie, nie. Powiedziałabym, że dziewczęcy, ale słuchajcie, ja nie noszę ani sukienek za często, ani spódniczek, więc no nie wiem, seksowny, może i czasem jest seksowny. To może tak, raz luźny, raz elegancki. O, zrobimy coś takiego. Myślę, że to będzie najbardziej do mnie pasowało. No uwaga, pytanie numer 3. Wybierz dominującą cechę swojego charakteru. Życzliwość, odpowiedzialność, zaradność, poczucie humoru, otwartość. No, słuchajcie, powiem Wam szczerze, tutaj wszystko do mnie pasuje, bo i życzliwość, i odpowiedzialność, i zaradność, i poczucie humoru, i otwartość. No ale, dobra, weźmy życzliwość, ja jestem życzliwa, otwarta. Poczucie humoru, tak, no bo co się ze mną kojarzy? Przeważnie poczucie humoru. Dobra, jedziemy dalej. Pytanie numer 4. Jak opisałabyś siebie? Miła i czuła, spokojna i rodzinna, wybredna i pewna siebie, szalona i zaskakująca, towarzyska i sympatyczna. Miła i czuła jestem, spokojna, rodzinna jestem, wybredna jestem, pewna siebie też jestem. Szalona i zaskakująca. Dobra, szalona i zaskakująca. Niech będzie. Kurczę, tutaj dużo, powiem Wam szczerze, że dużo rzeczy do mnie pasuje. 5. Jaki jest kształt Twojej figury? I z tym mam zawsze problem. Prostokąt, odwrócony trójkąt, klepsydra, gruszka, nie wiem. Klepsydra? Gruszka? Jezu, ja jestem jakaś taka bardzo wymiarowa. Nie wiem. Nie wiem, nie chcę tutaj skłamać. Kiedyś zawsze wydawało mi się, że gruszka, ale teraz powiem Wam szczerze, że nie wiem. Pytanie numer 6. Jaki masz kolor włosów? Brązowe, czarne, blond z pasemkami, jasny blond, rude lub kasztanowe. Brązowe chyba nie, bo tutaj mam jakieś tam refleksy. Blond z pasemkami, czarne, jasny blond, na pewno nie rude, kasztanowe. Kiedyś bym zaznaczyła jasny blond, wręcz żółte. Dobra, kolejne pytanie, 7. Jaka jest Twoja twarz? Kwadratowa, okrągła lub serduszko, owalna, trudno powiedzieć, prostokątna lub okrągła. I zawsze, zawsze, ale to zawsze mama mi mówiła, że mam buzię owalną, ale teraz trochę mi się przytyło i sama nie wiem, słuchajcie, czy to jest owalna?
czy to jest okrągła. Nie wiem, zawsze mi mówili, że mam twarz owalną, zostawiam owalną. Jestem coraz bardziej podekscytowana, bo jest już, słuchajcie, pytanie numer 8. I ja po prostu jestem ciekawa, jaką to ja będę gwiazdą. Jakiego koloru są twoje oczy? Ciemnobrązowe, piwno-zielone, piwne, niebiesko-szare, zielone. Moje oczy są niebieskie, ale zaznaczymy sobie odpowiedź niebiesko-szare. Uwaga, coraz bliżej. Pytanie numer 10. Ilu miałaś facetów? Maksymalnie 4. Od 2 do 3, od 5 do 7, koło 10, od 1 do 2. I tutaj, czy właśnie, o co chodzi w tym pytaniu? Bo to pytanie, moi drodzy, może być podchwytliwe. Może tak, z iloma mężczyznami chodziłam, tak przysłowiowo kiedyś się mówiło, to już nie róbmy ze mnie jakieś tam rozpustnicy, słuchajcie, kilku, maksymalnie 4 zaznaczymy. Chociaż może i było ich więcej. To może były po prostu jakieś przelotne romanse. Okej. Okay. I słuchajcie, 10 na 10. Pytanie numer 10. Jesteś wysoka, średniego wzrostu, niska? Niska nie jestem, za wysoka też nie jestem. Mam 1,70 m. Więc uwaga, uwaga. Zaznaczamy, że jestem średniego wzrostu i... Jennifer Lawrence, ile ty masz energii? Jesteś otwarta i spontaniczna. Masz swój styl, choć nie przywiązujesz wagi do wyglądu i opinii innych osób. Wyróżnia cię głośny śmiech i poczucie humoru. Jesteś bardzo towarzyską blondynką o kobiecych kształtach. Do tego rysopisu pasuje także Jennifer Lawrence. Wow, słuchajcie, lepiej być nie mogło. Bardzo ją lubię, bardzo ją podziwiam. Jest to świetna aktorka, zagrała w bardzo fajnych produkcjach filmowych. Z czym tu się zgadzam? Otwarta, spontaniczna? Tak. Mam swój styl? Tak. Wyróżnia mnie głośny śmiech i poczucie humoru? Tak. Jestem towarzyską blondynką o kobiecych kształtach? Oczywiście. No super, naprawdę jestem mega zaskoczona i fajnie, bardzo fajnie. Słuchajcie, pierwszy test na kanale Boogie Silver, mam nadzieję, że Wam się podobał. Oczywiście kciuczek, komentarz, jeżeli chcecie więcej testów, to koniecznie mi o tym powiedzcie, napiszcie. I jeżeli macie jakieś propozycje właśnie quizów, testów, to zostawiajcie na dole. Wiem, że tego jest naprawdę bardzo dużo. Mam już w planach kolejne 2 quizy, ale też chciałabym, żebyście to Wy napisali mi, jaki quiz chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Także dziękuję za mile spędzony czas i polecam zrobić sobie właśnie taki psychotest, do jakiej gwiazdy jesteś podobna. Dzięki za mile spędzony czas. Mua! Buziaki. Pa, pa.